Tak więc, Jojo 9000C, tuner chromatyczny i metronom, dwa w jednym. Tak wygląda tu. Tutaj mamy pokrętełko głośności. Tu jest wyjście na słuchawki plus wejście na gitarkę, duży jack oraz mikrofon do strojenia bez podłączania do żadnego klipsa. W zestawie mamy właśnie taki klips. Także możemy po prostu to sobie wsadzamy tutaj through do tego i teraz możemy sobie stroić na klipsie. No też takie jest rozwiązanie ciekawe. Zasilanie, dwie małe bateryjki, paluszki. Tu mamy jeszcze takie coś śmiesznego, o dodam, muszę sobie to ustawić dogodnej dla siebie, znaczy właściwie w jednej pozycji, bo tu się nie reguluje, no chociaż można się pobawić. No dobra, jak to działa? Macie tutaj ciach, tuner tak stroi. Wiadomo, możemy tutaj sobie, też jest jako kamerton. Jak ktoś chce, może nawet sobie tworzyć muzykę. Także no też może jako instrument służyć poniekąd. Oczywiście możemy zmienić też klucz. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać, kurczę. O, standardowo C. Możemy naturalnie zmieniać częstotliwość. No i dodatkowo sobie dodawać jeszcze bemole. Wiadomo, jak kto lubi, tak lubi. Jest to tuner chromatyczny, więc można nastroić każdy dźwięk. Więc w takim ustawieniu jest najlepiej sobie stroić i w jakimkolwiek, do jakiegokolwiek stroju. Czy to drop, czy nie drop. Dobra, teraz przechodzimy na metronom. Mamy taki. Wspaniały wręcz. Widać kamerę. Dobra, teraz możemy zmieniać, tutaj sobie zmieniamy metrum. Tu mamy wartości rytmiczne, co to ma być. Dobra, zostawimy na ćwierć nuty. No i tempo, i teraz. O, chodź. Najgłośniej mamy, tak? Nawet teraz jest zupełnie ściszone, ale też słychać delikatne kliknięcie, chociaż właściwie prawie, że tego kliknięcia nie ma. Nie słychać, bo jak jeśli byśmy grali, to wtedy wiadomo, zagłuszalibyśmy. Można oczywiście zmienić też ilość kliknięć, znaczy dźwięk kliknięć samego kliknięcia. Bo jeśli ustawimy na 0, mamy takie klikanie. Jeśli ustawimy na 1, mamy takie. Wiadomo, to już będzie oba na raz. Także właściwie to są te funkcje, które on ma. Ja w sumie bardzo go polecam. Głównie też ze względu na to, że mamy jednak te zwykłe paluszki, które wiadomo, możemy mieć akumulatorki, sobie je zamieniać. Chociaż wiadomo, no tak samo na długo starczą, jak i bateria okrągła, ponieważ tego no, nie używamy, nie zużywa to aż tak dużo prądu. W każdym razie ja naprawdę polecam. Pozdrawiam i papatki.